O Jezu! Złamałem sobie dupę. Jezu! Czekaj, bo wieje, strasznie wieje. Siemano, z tej strony Oskar Macuk, a to jest Macuk Yard Vlog, czyli najlepszy vlog rowerowy w Polsce i na świecie. I pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, masa cipeczek. W tym roku naszym celem jest 100 tysięcy subskrypcji. Od razu wam powiem, że będzie niedługo jam. Trzymaj. Ewoluator. I na to. Mieliśmy pewien problem z osobą, która by mogła nas nagrywać na bieżąco, robiąc Macuk Yard Vlogi, bo nikomu z nas się tego nie chciało. Ale na szczęście mam cudowną dziewczynę Karolinę, którą możecie śledzić. Ona jest zawodowo modelką. I tutaj jest jej Instagram. Gdzieś? Sprawdźcie i poczekaj, dzisiaj się bardzo się z tego tytułu cieszę, bo ja tego nie muszę robić i będzie dużo materiałów, obiecuję. Będzie tak? Słuchajcie, chcemy z Karoliną zrobić sobie super zdjęcie na szczycie Macuk Yardu. I ona będzie pierwszy raz wchodzić tutaj na górę, bo ona jeszcze nigdy tam nie była, więc będzie na pewno śmiesznie. Karolina stylowo i na luzie. Płaszczyk. Kulturkowo. Cicho bądź. Co, wysoko? Nie, no właśnie, nie takie. Ale czarnesko jest! Tutaj nie ma taryfy ulgowej u nas. Każdy jest równo traktowany. No. Przestań nie rób tak! Trzymaj się, ale to ryzykownie schodzisz. Ryzykownie, no ale dobrze. Dobra, ja Przeżyła. Przeżyła. Piątka. Wiesz, powiedz coś do kamery, jakieś dwa słowa. Bardzo wie. No, jeździłem na rowerze, ale podejście będzie drugie i teraz na pewno zrobię. I od razu mówię, jak będzie następny film i już dostanę nowy rower, to tutaj będę na górę wskakiwał z flarą. Tylko na razie tego nie robię, bo jeszcze nie do końca jestem wczuty, ale obiecuję, że tak będzie i będę jechał tyłem fejki do tyłu. Ale teraz już zrobię salto. Jezu! Coś mi się powykrzywiało tu. Muchas gracias. Teraz patrzcie jeszcze tu. I opo. Można mi i tu. Ała. To nie był najlepszy pad. Paluch chce skakać Bonera na nowe lądowanie. Tam go widać. Widzicie, przelot jest dość duży, ale tak wieje, że ja bym w ogóle tam na górę nie wszedł. Więc ogólnie on jest świrem. Aż na co cię stać? O, dobre! Dobre, ale jak jest? Lepiej? Bezpieczniej niż było. Ach, prawie! Kurde, to się da zrobić! Naprawdę nie sądziłem, że to się może udać. Szadesko. Kurwa, tu, skok! Spinaczka z Igorem. Dawaj. Dawaj na górę. Ochraniacze mogę sobie wstawić pod spodnie, bo taka stylowa słaba. Trochę. No ale nic. Ała, ała. Prawie mi uderzyłeś. Ała, rzeczywiście. No. Ale jak ci się podoba na Macuk Yardzie? Bardzo fajnie. Bardzo. Polecasz wszystkim? Tak. I zapraszasz na jam? Tak. Mogę? Salto na górę, podejście drugie. Muchas gracias. Jest! Ła! Ale czad! Teraz patrzcie jeszcze tu, pyk, zjazd! Pyk! Pyk, bar speed! Yo! Pyk!
i opo. Można mnie skończyć i tu. Ała! Ujej. To nie był najlepszy plan. Jestem niepokonany. Nie. Za bardzo wieje. O Jezu. O Jezu. Ała, rzeczywiście. Mogę? Si. Jezu, ała, moja dupa. Ała. Złamałem sobie dupę. Wiecie, bo dzwoniła do palucha mama i poważna sprawa się stała. Powiedz. Mama. Powiedz, czekaj. No. Mama mówi, żebym nie skakał, bo wieje. No. To lepiej, żebyś nie skakał, bo wieje. Lepiej. Chyba już nie będę skakał. Mamo palucha, nie oglądaj tego, jak będzie skakał. No, oglądaj. Challenge. Patrzcie, jeszcze wymyśliłem zajebistą rzecz. Można wskoczyć tu, jechać tu i wskoczyć na to lądowanie. Tylko jeszcze nie wiem, czy to się da zrobić. Kolejna reklama, tutaj paluch kozak. Paluch ziomal, gdzie jest Seba i Igor jeszcze. Pięknie. Pamiętajcie, musicie wszystkie osoby śledzić, bo to jest ważne, żeby wiedzieć, co się u nas dzieje, bo tu dużo na bieżąco się dzieje głupoty. Z takich nowości, jak widzicie, mamy tutaj trochę płyt przyjechało. Tutaj mamy nowe płyty na kłoterze, mamy nowe na virtualu, tutaj mamy jeszcze leżące. I ogólnie rzecz biorąc, wszystko już zaczyna wyglądać tak, jak powinno wyglądać, żeby było gotowe na dżem. Mogę wam powiedzieć, że dżem będzie już niedługo. I co jeszcze z takich nowości? No strasznie dzisiaj pizga wiatrem, więc ogólnie nie wiem, czy będziemy w stanie w ogóle cokolwiek skakać. Ale na szczęście, oprócz tego, że nie da się skakać w dużej hopy, to mamy jeszcze małe przeszkody, które można latać niezależnie od tego, jaka jest pogoda. I to jest super. Paluch wpadł na ciekawy pomysł, żebyście pisali nam w komentarzach, jakie możemy ciekawe tutaj transfery albo przeloty robić. Jak coś wymyślicie super, to my to będziemy robić i się zabijać, a będziemy was też oznaczać, że wy to wymyśliliście. Challenge. Tutaj na górę, zahaczyć i tam pierwszy. Tylko nie wiem, czy się nie minę. Nie minę się i ostatnio przyhaczyłem daktylnym kołem, a teraz są płyty, więc będę pocięty. Kiedyś tak wylądowałem na płytach na bluzie, znaczy się na brzuchu, to miałem taką szramę, tak by mnie ktoś nożem dźgnął. Prawie. Jest, no! No to dawaj, zadawajcie. Wymyślcie coś. Ale spróbujemy. Uj. Te szelki mi się odpiły. Pyk. Freeride, boy. Challenge. Słuchajcie, dzisiaj wpadłem na taką genialną rzecz. Wiecie, jak się nazywają uchodźcy? Let's goers. O, tu jest taki uchodźca. Wiecie, że będzie dżem już tutaj na Macukierdzie. I słuchajcie, kto z was da radę trafić dokładnie z terminem, którego dnia będzie ten dżem, powiem, że będzie przed majem, to dokładnego dnia, jeżeli podacie datę, to dostaniecie ode mnie zestaw gratisów i załatwię wam zajebiste zapowiedź podczas dżemu, więc będziecie pozdrowieni i będziecie w ogóle super. Patrzcie, jaki wielki jest ten drop. Challenge. Dobra, ja idę jeść na obiad. Siemanko. Więc piszcie w komentarzach, kto, znaczy się datę, kiedy będzie dżem. A ja będę miał dla was super gratisy. Ciu.